Żył sobie kiedyś w pewnym państwie książę Rafi, młodzieniec o bystrym, przenikliwym umyśle, który ilekroć coś go zainteresowało, tak długo pytał, szukał i dociekał, póki się wszystkiego nie wywiedział. Często doprowadzał tym do szału swojego ojca, zwłaszcza kiedy był jeszcze młodszy, bo gdy dorósł, zaczął na szczęście wynosić swoją ciekawość poza pałacowe mury ku niezmierzonej uldze jego królewskiego rodzica. Rafi uwielbiał wprost jeździć po swoich włościach i rozmawiać z napotkanymi ludźmi, zwłaszcza gdy coś go zaintrygowało. Czasami nie było go w domu całymi tygodniami, a ojciec jego dwa razy bardziej doceniał wówczas pradawne powiedzenie, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Któregoś dnia książę Rafi przejeżdżał właśnie przez wzgórzyste pustkowie, kiedy w oddali zauważył jakiś bogato wyglądający dom. Skierował się ku niemu, aby dać wytchnienie wierzchowcowi i poprosić mieszkańców choćby o czarkę wody. Kiedy jednak zbliżył się do zabudowań, spostrzegł coś bardzo dziwnego. W niejakim oddaleniu od domu rosła mała jabłoneczka, obrośnięta niewielkimi, ale pięknie wyglądającymi jabłuszkami o skórce koloru złota i rubinowej czerwieni. Drzewko przywiązane było grubymi powrozami do kilkunastu pali wbitych w ziemię dookoła niego, zupełnie jakby właściciel bał się, że ktoś może je ukraść. Czyżby było aż tak drogocenne? Zamyślił się książę Rafi. Ale w takim razie dlaczego nikt nie chroni rosnących na nim jabłuszek? Ich skórka błyszczy niczym drogie kamienie. Postanowił zapytać o to mieszkańców domostwa, więc jeszcze szybciej udał się w tamtym kierunku. Tu spotkało go jeszcze większe zaskoczenie. Bo chociaż dom był spory i wyglądał na siedzibę ludzi zamożnych, na spotkanie poza panem domu nie wyszedł mu nikt ze służby. Gospodarz, rozpoznawszy w gościu księcia tej krainy, sam mu usługiwał, przyniósł jadła i napitku, a jeszcze i oporządził konia. Ani służby, ani żadnego innego mieszkańca Rafi nie widział. Ciekawość, co jest tego przyczyną, paliła go bardzo, ale nie chciał być wścibski, tym bardziej, że gospodarz, choć miły, gościnny i usłużny, wydawał się być nieco zakłopotany wizytą. Królewicz postanowił więc nie zadawać niewygodnych pytań, aby nie okazać się niewdzięcznym. Na odjezdnym jednak nie wytrzymał i zapytał: mój gospodarzu, czy możesz mi wyjaśnić, dlaczego ta mała jabłoneczka kwitnąca na skraju sadu jest tak mocno przywiązana do tylu palików? Daruj moją ciekawość, ale to wielce osobliwe zjawisko. Żeby nie uciekła! Wypalił gospodarz, ale usłyszawszy, co powiedział, zaśmiał się tylko z zakłopotaniem i poprawił się. Żeby nie upadła, oczywiście. Ma tyle owoców, a wasza książęca mość sam raczył zauważyć, jest maleńka. Po czym zgiął się w ukłonie, nieudolnie starając się pokryć zakłopotanie. Jak możecie sobie wyobrazić, Rafiego ta odpowiedź wcale nie przekonała i zaintrygowała jeszcze bardziej. Nie chcąc jednak ciągnąć za język kogoś, kto wyraźnie nie miał ochoty na rozmowę, pożegnał się i ruszył w dalszą drogę. Nie ujechał jednak daleko, bo kiedy przejeżdżał przez gaj oliwny rosnący nieopodal, usłyszał głos. Nie odjeżdżaj, kawalerze, wstrzymaj swego konia, piękne dziewczę na ratunek czeka tam na błoniach. Rafi rzeczywiście wstrzymał konia i rozejrzał się dookoła, ale nie dostrzegł nikogo. Już chciał jechać dalej, kiedy głos znów powtórzył swój wiersz. – Kim jesteś? – zawołał książę. – Jeśli chcesz mojej pomocy, wyjdź! Nie chowaj się! – Wcale się nie chowam – odparł ten sam głos. – A ty otwórz oczy. Wtedy poznasz prawdę, która cię zaskoczy. Jedno z drzew mocniej zaszeleściło listkami, a kiedy książę spojrzał w tamtym kierunku, zaskoczenie na moment odebrało mu głos. W korze jednego z oliwnych drzewek pojawiła się bowiem jakby twarz uśmiechniętej staruszki.
która przyjaźnie machała do niego gałązką. Rafi podszedł bliżej i pozdrowił niezwykłą istotę. Pytania kłębiły mu się w głowie, tak że nie wiedział, od którego ma zacząć. Na szczęście oliwna babcia wybawiła go z kłopotu i w mig wszystko wyjaśniła. Ta jabłonka na podwórzu to piękna dziewczyna. To, że teraz tak wygląda, to złej siostry wina. Siostra jej ma dar zmieniania wszystkich istot w drzewa i robi to bardzo często, zawsze gdy się gniewa. Całą służbę pozmieniała w ten gaj, co tu stoi, tylko ojca zostawiła, bo on się jej boi. W owo drzewko zamieniła także mnie, niebogę, więc każdemu, kto z nią zadrze, chętnie dopomogę. A więc te czary można jeszcze odwrócić? Zdumiał się książę. No, w takim razie powiedz tylko jak, a postaram się tego dokonać. Faiza też mocą włada, to potężna dusza. I dlatego, choć jest drzewem, wciąż się może ruszać. Jeśli jabłoń oswobodzisz z pęt, co ją trzymają, to ni rabia, ni ich ojciec jej nie powstrzymają. Lecz jej więzy przeciąć możesz tylko srebrnym nożem, który podła rabia trzyma skryty pod swym łożem. Zabierz też kościany grzebień z nocnego stolika oraz białą lnianą chustkę i od razu zmykaj, bo jeżeli ktoś cię dojrzy, będzie z tobą źle. Ale ja ci to pomogę, tylko słuchaj mnie. Zrobię wszystko, co mi rozkażesz. Obiecał Rafi i już wskakiwał na rumaka, by pędzić z powrotem do domu sióstr, ale staruszka powstrzymała go słowami. Będzie lepiej, jak zaczekasz. Kiedy noc zapadnie, wtedy pod osłoną mroku wszystko pójdzie sprawniej. Rafi posłuchał, choć wszystko w nim aż rwało się do czynu, ale zamiast tego przespał cały dzień. I dopiero po zapadnięciu zmroku, obudzony szumem gałęzi oliwkowej babci, ruszył cichaczem do domostwa rabii i Fatiny. Staruszka nakazała mu przed odejściem zerwać jedną gałązkę z jej korony, dzięki czemu Rafi wiedział dokładnie, w którą stronę ma się udać, aby trafić do pokoju rabii. Drzwi były zamknięte na noc, ale na szczęście oliwna gałązka, którą trzymał w dłoni, sama pociągnęła jego rękę w stronę dziurki od klucza, pogmerała wewnątrz zamka i drzwi stanęły otworem. Książę zbliżył się do łóżka, na którym spała czarnowłosa dziewczyna. Piękna, ale nawet we śnie jej brwi były zmarszczone w gniewnym grymasie. Połóż mą gałązkę przy niej na poduszce, usłyszał szept babci. Dzięki temu się nie zbudzi, chyba że ją muśniesz. Rafi tak zrobił, po czym zaczął szukać kościanego grzebienia, białej lnianej chusteczki i srebrnego noża. Z dwoma pierwszymi przedmiotami nie miał najmniejszego problemu, bo leżały na stoliku obok łóżka rabii. Tak jak to powiedziała oliwkowa babcia. Jedynie nóż, ukryty pod łóżkiem, zaplątał się w jakieś sznurki, którymi najwyraźniej przywiązany był do materaca i książę musiał bardzo ostrożnie i powoli rozplątywać go nitka po nitce. Kiedy jednak prawie wyswobodziwszy go z więzów pociągnął nóż ku sobie, materac się poruszył, a śpiąca na nim dziewczyna obudziła się i zapytała – kto tu? – Uciekaj w te pędy i nie patrz za siebie, ale rzuć chusteczkę, gdy będziesz w potrzebie – usłyszał szmer głosu babci. Książę rzucił się więc do drzwi, biegnąc ile sił w nogach. Usłyszał jednak, że rabia biegnie za nim. Jak tylko wypadł więc na podwórze, rzucił za siebie białą lnianą chusteczkę. Zabieliło się wnet i całe podwórko pokrył biały puch śniegu, który w tej krainie nigdy nie padał. Rafi nie miał jednak czasu, aby patrzeć z podziwem na białą, zimną zawieruchę za plecami, tylko biegł w kierunku jabłonki. Słyszał za plecami krzyki gniewnej rabi, którą nieoczekiwana przeszkoda zatrzymała na miejscu. Jak tylko dobiegł do sadu, książę wydobył srebrny nóż i zaczął przecinać więzy krępujące drzewko, a choć nie było wiatru, dałby głowę, że jego gałązki poruszyły się i zaszmerały do niego w podzięce.
A może w ostrzeżeniu? Bo kiedy przeciął połowę sznurów, które pękały pod jednym dotknięciem srebrnego ostrza, usłyszał wściekłe krzyki rabi zbliżającej się w jego kierunku. Gdy będzie już blisko, rzuć grzebień w jej stronę, a potem tnij szybciej, bo będziesz zgubiony! Usłyszał szept babci. Jak powiedziała, tak zrobił. Przecinał więzy jabłonki najszybciej, jak umiał, a jednym okiem cały czas obserwował, czy czarownica się nie zbliża. A rabia wściekła sadziła w jego stronę wielkimi susami i już składała ręce w jakiś dziwny znak, ani chybi magiczny, aby przemienić go w drzewo. Wtedy Rafi rzucił w jej stronę grzebień. Natychmiast wystrzeliły w górę płomienie, które odgrodziły go od dziewczyny gorącą ścianą i choć krzyczała i ciskała groźbami, przebyć jej nie mogła. Rafi tymczasem przeciął ostatnie więzy. Wtedy jabłonka poruszyła swoimi gałązkami i w jednej chwili przemieniła się w piękną dziewczynę o rumianej cerze i złotych włosach opadających kaskadami do samej ziemi. Dziewczyna uśmiechnęła się do niego, po czym, zanim książę zdołał ją powstrzymać, weszła w płomienie. Przerażony zdążył jedynie krzyknąć, kiedy płomienie nagle przygasły i Rafi znów zobaczył piękne dziewczę trzymające w dłoniach suchą, ciernistą gałązkę. — Dziękuję ci, nieznajomy — powiedziała dziewczyna. — Siostra moja przebrała miarę w swoich niegodziwościach i musiała zostać za to ukarana. Moc, którą otrzymała przy urodzeniu, mogła wykorzystać w dobrych celach. Ale niestety tak się nie stało. Musiała więc zostać ukarana. Spotkał ją dokładnie taki sam los, jaki zgotowała tym wszystkim ludziom, którzy nie chcieli być jej posłuszni. Chodź teraz ze mną. Rafi podążył za piękną Fatiną, która podała mu misę, nabrała w nią białego puchu powstałego z rzuconej chusteczki i poprowadziła go do gaju oliwnego. Zanim tam dotarli, biały śnieg zamienił się w wodę, w której Fatina zanurzała ciernistą gałązkę, a potem kropiła po trosze wszystkie rosnące tam drzewa. A te, jedno po drugim, zmieniały się w ludzi. Na koniec odmienili babcię oliwkową, która powiedziała: no nareszcie mogę rozprostować swoje sękate kości. Jak to? Zdziwił się Rafi. Nie mówisz już wiersza? Czyżby to też było spowodowane złym czarem? Gdzie tam, synku? Zaśmiała się staruszka. Ale postałbyś bez ruchu tak długo jak ja. To też zaczęłoby ci się nudzić. A układanie rymowanek? To bardzo zajmująca rozrywka. Jak to się stało, że Fatina zwyciężyła rabię? Chciał wiedzieć książę, patrząc, jak Fatina rozmawia z odczarowaną służbą. Powiedziałaś, że jest od niej mocniejsza. Czyżby też znała się na czarach? Czasami wcale nie jest to potrzebne, żeby się przeciwstawić złu, rzekła oliwkowa babcia. Ale jeśli tak bardzo chcesz wiedzieć, jak to zrobiła, to sam jej zapytaj. Rafi nie byłby sobą, gdyby tego nie zrobił. A był tak dociekliwy i tak uparty, że chociaż nie dowiedział się, jak pokonała siostrę, to Fatina zgodziła się zostać jego żoną. Rafi zaś po pewnym czasie doszedł do wniosku, że nie zawsze wszystko trzeba rozumieć. Czasem wystarczy przyjąć coś takim, jakie jest. Z ciernistej gałązki, w którą przemieniła się niegodziwa siostra, wyrósł tak samo ciernisty krzak. Oliwkowa babcia powiedziała, że kiedy serce rabi się odmieni i dziewczyna zrozumie swój błąd, znów powróci do ludzkiej postaci. A do tego czasu rosła w miejscu, w którym rósł niegdyś oliwny gaj, a ojciec dziewcząt miał sprawować nad nią pieczę. Oliwkowa babcia została zaś na dworze Rafiego i doradzała mu mądrze aż po kres swoich dni. Dziękuję, że wysłuchaliście 24. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, które mogłyby być inspiracją do kolejnych opowieści, prześlijcie ich zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com.
Nie zapomnijcie dołączyć zgody na ich publikację w internecie, podpisanej przez osobę pełnoletnią.